Cześć, witajcie, czwórka z tej strony, a przed wami dzisiaj Nidhogg, czyli gra niezależna traktująca o szermierce, gdzie wcielamy się w postać jednego z szermierzy, zwykle jest to ten żółty, chyba że gramy jako player 2, i staramy się pokonać przeciwnika oraz dotrzeć do krańca mapy, którego ten przeciwnik broni. Oczywiście nasz przeciwnik próbuje zrobić rzecz odwrotną, czyli pokonać nas i dotrzeć do krańca mapy, którego bronimy my. O tym, kto w tym momencie może rozpocząć swój sprint w stronę krańca mapy przeciwnika, decydują zabicia. Jeżeli ja właśnie zabiłam przeciwnika, wtedy ja mam prawo do biegu. Jeżeli przeciwnik mnie zatrzymał i zabił, to wtedy on ma prawo nadrabiać i biec w stronę mojego krańca. Cała rozgrywka oczywiście kończy się w momencie dotarcia do samego krańca, gdzie czeka na nas wielkie i wspaniałe zwycięstwo, laury, oklaski i zżarcie przez wielkiego robala. Tak, to nasza nagroda. W grze mamy dostępne dwa tryby. Możemy grać single player, gdzie czekają nas pojedynki z kolejką przeciwników, czyli mamy tutaj taką klasyczną drabinkę od słabego do najsilniejszego przeciwnika, oraz możemy też grać z przyjaciółmi, czy to przez internet, czy też na jednej klawiaturze przy jednym komputerze. I jak łatwo się domyśleć, ten drugi tryb, czyli tryb multiplayer, jest o wiele ciekawszy dla grających w Nidhogg, ponieważ tak naprawdę w single player nie ma nic ciekawego. Jeżeli przez chwilę zastanowimy się, dlaczego gracz miałby pokonywać kolejną drabinkę wrogów, to nie możemy znaleźć żadnej odpowiedzi. Gra nie różni się w żaden sposób podejściami jedna od drugiej. Nie mamy tutaj losowo generowanych map, nie mamy przedmiotów, które mogą nam pomagać po drodze. Jedyne, co się różni, to możliwe różne zachowania sztucznej inteligencji, którą mamy pokonać, jednak jej zachowań też bardzo szybko się uczymy. Więc cały tryb bardziej służy temu, żeby gracz nauczył się sterowania, nauczył się podstaw rozgrywki i nauczył się też map, niż temu, żeby faktycznie codziennie go enjoyować czy młócić w niego nie wiadomo ile. Swoją drogą, jeżeli chodzi o same mapy, to mamy ich tylko 4, więc nauczenie się ich też nie jest jakimś super wielkim wyzwaniem. Po prostu po drugim lub trzecim podejściu człowiek już wie, czego się spodziewać za rogiem. Gra za to totalnie nabiera sensu w multiplayerze, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć akcji drugiego gracza, a przy okazji jesteśmy sami zmuszeni do większego kombinowania nowych strategii. Strategii, ponieważ nie zawsze jest to najbardziej opłacalne, żeby przy każdym odcinku mapy próbować wchodzić w jakąś potyczkę, tylko czasem o wiele lepiej na przykład przeskoczyć drugiego gracza i biec do krańca mapy, albo go rozbroić, albo poczekać we właściwym miejscu tak, żeby był zmuszony do skoku, gdzie jest najbardziej bezbronny i łatwo go wykończyć. I pod tym względem Nidhogg jest genialny. Przy posiadówach przy komputerze, kiedy nie mamy co robić, a mamy znajomego, z którym nie mamy o czym gadać, jest po prostu super. Mógłby spokojnie wyciąć konkurencję w typu Worms czy inne gry, w które gra się po prostu na dwóch przy jednej klawiaturze. Nie ma ich teraz zbyt wiele, a takie produkcje po prostu czasem się przydają. Tylko pytanie, czy za coś takiego powinniśmy płacić prawie 14 euro. Bo według mnie nie. Nidhogg jest genialnym przykładem na to, że pomysł na grę i dobra mechanika rozgrywki to bardzo dużo, ale niestety nie wszystko. Boleśnie mi w nim brakuje jakiejś głębi, czegoś, co by go uszlachetniło, jakiegoś zróżnicowania, może jakiejś fabuły, może lepszej grafiki, dopracowania, czegoś, co by odróżniało tą grę od jakichś flashowych produkcji, w których też się dobrze bawię, też nie mają żadnej fabuły, ani nie mają zbyt ładnej grafiki, mają dopracowaną bardzo często rozgrywkę, dają trochę fanu, mogę pograć sobie ze znajomymi, a potem o tej grze zapomnieć. Jeżeli bym miała rozważać pytanie, czy należy kupić Nidhogga, powiedziałabym, że nie, bo jest to świetny eksperyment, świetny pomysł, świetna idea, ale nie jest to dokończona gra, to jest pokazanie systemu pojedynków. Świetnie, tylko ja od gry wymagam trochę więcej. Szczególnie, że na takie posiadówy mogę sobie zainstalować darmową wersję Nidhogga, która się nazywa Eggnog. I macie do niej oczywiście link w opisie, która plus minus oferuje to samo, ma grafikę, która bardziej mi się podoba, można grać we dwóch graczy na jednej klawiaturze i jest dobre na posiedzenie, kiedy z kimś muszę wytrzymać jeszcze kolejną godzinę, a wcale nie chcę z nim o niczym gadać. Ale zdecydowanie nie będę za to płacić 14 euro. Mam na to hejta.
Wydaje mi się, że Nidhogg to jeden wielki hype. Że wszyscy się podniecili tym, że dostał tyle nagród i postanowili go kupić i sprawdzić, kiedy tak naprawdę nie przedstawia on sobą aż tak dużej wartości, nie jest grą aż tak dopracowaną, nie zapewni zabawy na aż tak długo. I tyle. Wolę zainwestować w Don't Starve. O, to jest dobra gra w tej cenie. Wolę kupić sobie Talizman. To jest gra planszowa, którą można grać ze znajomymi przez neta. Ale nie Nidhogg. Przykro mi. Nidhogg powinien być darmowy w tej wersji, w jakiej teraz jest. I zapraszam do spróbowania tej wersji darmowej. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli jesteście fanami Nidhogga, Nidhoggu, czy jakkolwiek się to odmienia, to bardzo przepraszam. Ja nie jestem. To było moje zdanie. Jeżeli gra Wam się podoba, to po prostu życzę Wam, żeby podobała Wam się jak najdłużej i żebyście mieli z niej jak najwięcej fanu. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam też do innych materiałów. Pamiętajcie dać łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Trzymajcie się. Czwórka bez odbioru. Thank you.